Witam Was, moi kochani, w audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha i jest to podcast przeznaczony dla ludzi świadomych. Moi kochani, z hukiem weszliśmy w ten nowy świat, co? Różne dziwne rzeczy się dzieją na tym świecie. Hm. Aż czasami nie wiadomo, skąd ten huk dokładnie pochodzi. Czy pochodzi on jedynie z mediów i z telewizora, czy z rzeczywistości? Tak wiele różnych informacji są ze sobą sprzecznych. Coś mi to przypomina. A wam? Nie wiem jak wy, ale ja przechodzę swego rodzaju déjà Dokładnie analogiczna sytuacja działa się dwa lata temu, z samego początku popularnej choroby, i teraz jest analogiczna sytuacja. A jeszcze tym bardziej, obserwując przez chwilę to, co się dzieje, i widząc wyłącznie jeden narratyw, który nadaje wyłącznie w jedną stronę, jednocześnie wyłączając absolutnie od rozmów w drugą stronę, coś mi tu przypomina. I coś mi tu nie pasuje. Wiecie, nie chcę się zagłębiać w różnego rodzaju motywy, które napędzają cały ten konflikt, i tak dalej. Ale dla Was wszystkich, którzy jesteście świadomi i potraficie szukać, to znajdziecie i zobaczycie, że to wszystko nie wygląda tak, jak pokazują media, a raczej wygląda kompletnie inaczej. Pytanie jest jeszcze tylko, jak wiele hipokryzji świat będzie w stanie przyjąć na siebie. Na przykład taki Trudeau, który blokuje konta bankowe pokojowo protestujących ciężarowców w Kanadzie. Policja zabiera im jedzenie, paliwo, żeby ci ludzie marzli. Nikt nikomu nie robi krzywdy. A on wprowadza stan wyjątkowy, następnie wychodzi na podium, i dyskutuje o tym. Że demokracja na Ukrainie musi trwać i nic nie może stanąć na jej przeszkodzie. No, i tak zastanawiam się momentami, kto zwariował, ale tak patrząc też sobie obiektywnie na te wszystkie różne sprawy, to niestety jesteśmy też w takim momencie, że większością krajów rządzą idioci, i nie ma się co oszukiwać. Zresztą schodząc głęboko do poziomu serca, zastanawiając się nad tym wszystkim z perspektywy miłości. Jaki sens ma to wszystko? Jaki sens? O co jest się tak ważny bić? Przecież my jako społeczeństwo jesteśmy jedynie przesuwani jak pionki na szachownicy, podczas kiedy inni, którzy te pionki przesuwają, ani nie wysyłają w konflikty swoje dzieci? a im tylko pęcznieją kiesy i oni wszyscy grają do jednej bramki. Być może jest to ciężko zaakceptować, ponieważ media, zwłaszcza zachodnie, starają się pokazać tak bardzo wyraźnie ten podział. Zaszczepieni, niezaszczepieni. Prorosyjscy, nieprorosyjscy. Proro, proukraińscy, nieproukraińscy. I tak dalej, i tak dalej. Czemu ten podział ma służyć? Hm. Zastanówcie się nad tym. Tak z takiego głębokiego poziomu serca. Czemu to ma służyć? To, moi kochani, ma służyć jedynie temu, żebyście się wszyscy bali. Żebyście bali się trzeciej wojny światowej, wielkiej nuklearnej zagłady i tego, co to będzie. To o to wyłącznie chodzi. Ponieważ ci którzy się tym światem bawią jak szechownicą, oni się o takie rzeczy nie obawiają. Oni mają jakieś swoje założenia, jakieś plany, konsekwentnie to realizują. Myślą tak daleko w przód, całe lato do przodu. Więc jak my jako społeczeństwo mamy się w tym wszystkim połapać? Im więcej ludzi ogląda telewizję, tym więcej ludzi jest zachipnotyzowanych. Znowu widzę dokładnie tą samą, tą samą analogiczną sytuację jak z czasów początku pandemii. Ja mówię jedno, i część moich znajomych torpeduje totalnie moje poglądy i jedzie na mnie i mówi, że jestem nienormalny. Ale na szczęście druga część moich znajomych, wspaniałych ludzi, którzy są. I oświeceni, i mocno się rozbijają na swojej drodze duchowej, i widzą, rozumieją więcej, wiedzą to wszystko, i się śmieją, i mówią w ogóle, o co tutaj chodzi, co tu jest grane, i mówią, że nie będą by je brali w tym udziału, i żyją w świecie równoległym. Tak jak powiedziałem Wam to ostatnio. Już nas się tam paru w tym świecie równoległym spotkało. Już paru się nas spotkało. Ja, mój przyjaciel, wieloletni Paweł Ostrowski, Moja żona, Dominika ma stależ, Jacek ma kolondra, jest tam też trochę. I przybywa coraz więcej. I was też tam jest więcej. Tylko nie ze wszystkimi wami mam kontakt bezpośredni. Ale wiem doskonale z waszych wiadomości, że żyjecie we własnym świecie i budujecie ten nowy świat sami, cegła po cegle. Dokładnie tak, jak to powinno wyglądać. I to jest piękne, ponieważ to właśnie na Was wszystkich, moi kochani, spoczywa odpowiedzialność. Jeśli my tego nie zrobimy, to oni tego nie zrobią. Niestety jesteśmy w takim punkcie cywilizacyjnym, że ludzie tak bardzo strasznie pogubieni są w tych swoich egocentrycznych bańkach, że potrzebują konkretnie, potrzebują koniecznie rozkazów. Muszą wiedzieć, co mają zrobić, bo inaczej nie wiedzą, co mają zrobić. Więc słuchają się rozkazów i idą. Biją kobiety, to będą się strzelać i zabijać. Natomiast wolność, tym wszystkim, w ziemię i powiedzieć, sami idźcie. Ale taki może i kiedyś nastąpi. Tak naprawdę, największa siła i nadzieja w tym całym wszystkim konflikcie i o tym, aby tak właśnie się stało, aby ci żołnierze się obudzili. To nadzieja tkwi w kobietach. I coś mi mówi, że jest to głównie czas, kiedy te kobiety będą musiały być silne. Może nie z darma racji uścisk kobiecej dłoni jest coraz mocniejszy niż męskiej. Hm. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Biedne te nasze kobiety. To one będą musiały tym wszystkim chłopom to wszystko uzmysławiać i szantażować, żeby robili to co właściwe. Oczywiście zawsze znajdzie się paru troli, którzy chętnie kobiety spałują jak na prote proteście w Polsce i pojadą pieprzem gazowym po oczach, ale na szczęście takich troli jest coraz mniej. Wiem, jak trudno jest mówić o tym żeby schodzić do poziomu miłości i poziomu serca w czasie, kiedy dookoła wydaje się nam, że cały świat zaraz eksploduje. I wiecie co? Ja tak przez pierwsze dwa dni patrzyłem się na to wszystko. Co to się dzieje? O co chodzi? Bo lubię wiedzieć ogólnie o co chodzi. No, nie ma w tym nic drożnego, prawda? No i tak popatrzyłem, popatrzyłem, zebrałem różnego rodzaju informacje, wyciągnąłem swoje wnioski i tak jak mój przyjaciel powiedział... Już więcej 10 sekund temu nie poświęcę, bo nie jest to w ogóle warte uwagi. Jest to kompletnie, totalnie analogiczna sytuacja z czasów pandemii. Tylko różnica jest teraz taka, że granica jest utworzona i ludzie uciekają z jednego kraju do drugiego. A wszystkie te relacje mediowe zachodnie które pokazują brednie, słuchajcie, pokazują takie straszne brednie. Nie wiem, jak wiele z Was jest w stanie zweryfikować pewnego, że, pewnego rodzaju informacji, ale pokazują budynek z wybuchu gazu sprzed czterech lat, który jest teraz budynkiem rzekomo zbombardowanym przez Rosjan. Pokazują jakąś zabłądzoną rakietę, która strzela w jakiś blok. Ludzie, przecież <grym> ta broń w dzisiejszych czasach jest Namierzana laserowo, z laserową precyzją. Jaki przypadek? No tam już nie ma żadnych przypadków, tak to poszło do przodu. Po prostu. Akurat co, jak co? Ale na historii się nauczyliśmy jednego: że Rosjanie do dzieci nie strzelają, a jest inaczej. Tak naprawdę, cały ten konflikt. Jak zwykle opiera się o kasę i wpływy. O kasę i wpływy tych, którzy koniecznie czują swo, swoją wewnętrzną siłę grać w ten nasz światowy monopol. Bo tak, żeby było dobrze. Wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Gdyby oni jeszcze w ten monopol grali między sobą i swoimi dziećmi, i swoimi bliskimi to by było jeszcze ok. Ale niestety. Robią to naszymi dziećmi. I ja robią to niewinnymi ludźmi, którzy naiwnie wierzą w patriotyzm. Wierzą w jakąś słuszną sprawę. I nie robią tego z premedytacją. Robią to z niewiedzy. Po prostu robią to z niewiedzy. Tak po prostu. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim. jak teraz takiemu człowiekowi to wytłumaczyć. Tak jak jeden z słuchaczy napisał do mnie, chyba ta częstotliwość Szumana musi podskoczyć do 80 Hz, żeby się wszyscy ludzie obudzili. Ale wiecie co? Na szczęście jest znacznie, znacznie więcej niż tylko jesteście w stanie zaobserwować na przykład na moim kanale. Jest nas więcej moi kochani. Na całym świecie są miliony ludzi, które tego nie kupują. Są miliony ludzi, które są, już żyją w równoległych światach, i których to nie obchodzi co się w ogóle dzieje. Oczywiście <coughs> media chcą, abyśmy wierzyli w to, że jesteśmy wszyscy odcięci i osamotnieni. Próbują zrobić z nas idiotów i wariatów, rzucając nas do pudełka z antyszczepionkowcami i płaskoziemcami, mówiąc o tym, że my wszyscy jesteśmy tumanami niedoedukowanymi nie wiemy w ogóle, co się dzieje, a życie to nie Piotruś Pan. I właśnie na tym polega ta piękna różnica, ponieważ my w równoległym świecie możemy sobie tak żyć, jak Piotruś Pan. A oni tam, w tym starym systemie, nie mogą tak żyć, i dlatego, niestety, muszą się trochę zredukować na własne życzenie, moi kochani. Jest mi bardzo przykro, że akurat taki obrót przyjmują sprawy i że akurat będą się oni redukować w taki sposób. Natomiast to musi nastąpić, niestety. Proces zmiany jest zawsze bolesny. Natomiast to, o czym powinniśmy się pocieszać, to to, że tak naprawdę nikt nigdy nie umiera. Wszystkie nasze dusze są nieśmiertelne. I oni wszyscy będą inkarnować w naszych dzieciach i będą razem z nami budowali ten nowy świat. Wiecie, tak naprawdę, cały ten konflikt. Jest totalnie eskalowany przez Amerykanów. To Amerykanom bardzo zależy na tym, żeby była trzecia wojna światowa. I to Amerykanom bardzo zależy na tym, żeby odpalić bomby atomowe. Wystarczy popatrzeć na narrację w mediach. I od razu widać, komu na tym zależy. Hmm. Ale tak jak mówiłem już wcześniej, Nikomu się jeszcze nie udało zdobyć władzy nad światem, i tym razem też się to nie uda. Po prostu. Szkoda ludzi. Szkoda ludzi. Natomiast też z drugiej strony, patrząc na to obiektywnie i surowo, to gdyby ci wszyscy ludzie stanęli na ulicy i powiedzieli nie, nie robimy tego, to zgadnijcie, co by się stało. Nic. Bo cóż można zrobić? Nic. Dlatego tak ważnym jest to, żeby pamiętać, że chodzenie na protesty, które zamieniają się w walkę, sprawiają, że sami stajemy się tym, z czym walczymy. Widzicie moi kochani stan. Świadomości spoza naszego widzialnego spektrum światła, który steruje tymi wszystkimi wydarzeniami, karmi się niskimi wibracjami. I im jest wszystko jedno. Czy to jest, czy to są niskie wibracje spowodowane konfliktem zbrojnym, czy to są niskie wibracje spowodowane konfliktem pomiędzy społeczeństwem a systemem. Wszystko jedno. Ten stan świadomości po prostu zbiera sobie energię naszą własną i się nią pożywia. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy szli z otwartymi sercami i abyśmy nie bali się i nie karmili tej strony świadomości. Sam fakt, że tak wiele bzdurnych rzeczy naraz. Się dzieje aktualnie, świadczy o tym, że no, no, siłą rzeczy, jak świat się budzi, to oni potrzebują w jakiś sposób ściągnąć te wibracje na dół, żeby ludzie mogli w nich trzymać, bo bez naszej energii oni nie mają co jeść. Więc, moi kochani, jest pora ich zagłodzić, albo niech polecą sobie gdzie indziej. Jest takie proste, a jednocześnie tak trudno to zrealizować, prawda? Łatwo jest powiedzieć, jak wszyscy dookoła wpadają w histerię i w panikę. Hmm. No jasne, ale tak jak wam powiedziałem w poprzedniej audycji, moi drodzy, zrobiliście już to raz, zrobicie i kolejny, i kolejny, i kolejny. Zobaczycie, wspomnijcie moje słowa. Że po całym tym cyrku ostatnią kartą do rozegrania będzie karta inwazji z kosmosu. Będą nam, będą nam wmawiać kosmiczną inwazję, e, dzięki czemu wszystkie siły, wszystkie narody złączą siły i powstanie nowy porządek świata, New World Order, po to byśmy wspólnie walczyli. Ze wspólnym wrogiem, który będzie niczym więcej jak holograficznymi obrazkami wyświetlanymi na niebie przez sieć Starlink. Tak bardzo chciałem się mylić, ale niestety wiem, że tak będzie. Dodatkowo jest jeszcze taka inna rzecz, że wiecie, ponieważ no ta no, data 22 lutego 2022 roku. Była dosyć symboliczna, no ale ta zmiana już przez jakiś czas postępuje. To nie jest tak, że ona sobie tam po prostu od teraz, tylko ten proces się dzieje. Więc po prostu postanowiono postawić coś, co sprawi, że ludzie zamiast się wznosić w swoich własnych duszach, to padną z bezsilności na tyłki, na kanapę. Patrząc na to, co się dzieje dookoła. Właśnie po to zostało to zorganizowane. Dlatego, moi kochani, nawołuję was z całą swoją siłą i mocą, nawołuję was do zachowania zdrowego rozsądku i nie bójcie się. Nie bójcie się. Wszystko jest dobrze. Zajmijcie się sobą samym. Zajmijcie się własnym rozwojem. Spędzajcie czas z rodziną, nie ograniczajcie się w niczym, realizujcie swoje marzenia. Słuchajcie głosu intuicji. I wszystko jest dobrze, i wszystko będzie dobrze, tak jak zawsze było. I nic nie będzie w stanie nas ograniczyć. A zło pod postacią broni nuklearnej. Które obawiam się, nam szykują. Hmm. Nie mam komentarza do tego, moi kochani. Wiecie, z jednej strony, moja intuicja podpowiada mi, że wszyscy ci, którzy żyją w równoległym świecie i mają to gdzieś, będą się mieli dobrze, nawet przy konflikcie nuklearnym. A z drugiej strony, jest to coś, czego się obawiam najbardziej, właśnie konfliktu nuklearnego. Nie wiem, kto to powiedział, czy to Einstein, powiedział, czy kto, ale cytat był piękny. Nie wiem, jaka będzie trzecia wojna światowa, ale wiem, że czwarta będzie na kije i pałki. I właśnie tego się obawiam. I właśnie tego się obawiam. Musicie do tego wszystkiego jeszcze wiedzieć ważną rzecz. Że to. Że akurat teraz się dzieje tak, jak się dzieje i straszą bombkami nuklearnymi. To nie jest żaden przypadek. Ponieważ liczbowo astrologicznie wychodzi na to, że musi nastąpić jakiś kataklizm. I oni czują się w obowiązku. Ten kataklizm nam zafundować. Oni oczywiście zejdą pod ziemię albo polecą rakietami przeczekać. A my, będziemy musieli sobie musieli, a my będziemy musieli sobie jakoś poradzić. No niestety, ale tak to wygląda. Jeśli to się stanie, miejmy nadzieję, że to się nie stanie. To była najgorsza z opcji. I wiecie co Wam powiem? Zgodzę się z Matiasem do Stefano chłopakiem, który pamięta swoje poprzednie wcielenie i tak pięknie mówi o wielu różnych rzeczach. Warto posłuchać tego człowieka. I on, jak już się tak trochę ogarnął i skumał, że pamięta swoje poprzednie wcielenia, aż od Atlantydy do innych tam ustawień, to tak się rozejrzał, złapał się za głowę i mówi 12 tysięcy lat i nic się nie zmieniło? Jak to możliwe? No właśnie. Jak to możliwe, że od 12 tysięcy lat jedyne co byliśmy w stanie zrobić, to wyprodukować więcej neonu, stereopianu, gadżetów, e, technologii, ale my jako ludzkość, jako jedność, jako kolektyw, jako organizm naszej matki ziemi, nic. Tak jak było, tak jest. Ciągle w walce, ciągle w nienawiści, ciągle w wojnie mordujemy się i wyżynamy nawzajem za parę groszy i parę metrów więcej terytorium. Wyniszczamy planetę, zanieczyszczamy środowisko. Słuchajcie, wyobrażacie sobie, że yy, niektóre gatunki ryb w oceanach, ich populacja się zawężyła o 98%? Po, wiecie o czym rozmawiamy? To jest totalna destabilizacja systemu ekologicznego. A wszystko po to, żebyśmy mogli sobie zjeść na przykład mak makrelkę w pomidorkach z puszki. To jest dobra, prawda? Ja też lubię. Ale pamiętajmy, jakim kosztem się to dzieje. Dlatego tak czasami, często myślę sobie o tym nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym z żoną że fajnie by było wyjechać gdzieś do dziczy, nie wiem, do Tajlandii, czy, 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 czy do jakiejś Amazonki. Otworzyć taki ośrodek rozwoju osobistego z ajałaską, ćwiczeniami reiki, medytacją, z jogą. I żyć sobie po prostu z tego co się ma. Piękna wizja. I myślę, że w końcu tak zrobimy. Życie tutaj na zachodzie nie sprawia już tak wielkich przyjemności. Naprawdę. Bycie częścią tego nie jest niczym niesamowitym. Zwłaszcza patrząc na to, w jaki sposób Zachód zachowuje się w obecnej sytuacji. Moi kochani, ja nie jestem za żadną ze stron z konfliktu. Uważam, że każdy konflikt zbrojny w jakiejkolwiek sytuacji, każda wojna, najazd, inwazja i tym podobne rzeczy są karygodne w dzisiejszych czasach. To w ogóle nie powinno było mieć miejsca. Skąd to się wzięło w ogóle? Ale to jedynie świadczy o tym, że jako ludzkość. To jeszcze naprawdę wielu z nas siedzi na tych drzewach. I jest to po prostu straszne, że do takich rzeczy się uciekamy. Ale jak tak popatrzymy obiektywnie na fakty. Wiecie, na Ukrainie, w Donbasie, neonaziści ukraińscy mordo, wymordowali od 2014 roku ponad 30 tysięcy cywili. I to są sytuacje, które adresował Putin. Jak on cały czas mówił, nie prowokujcie, nie prowokujcie, nie prowokujcie, to oni cały czas robili z niego wała. No to go w końcu sprowokowali. Ja bym Boże nie bronił Putina w jego inwazji, w tym co on robi, ale staram się obiektywnie spojrzeć na tą całą sytuację. Jeśli ktoś mówi, nie prowokujcie, a oni cały czas prowokują. Wygląda to mi bardziej na to, że to Zachód tej wojny pragnie, a nie Rosja. Popatrzcie na to tak z boku obiektywnie, jakie jest drugie dno całej tej sytuacji. Bo musi być drugie dno całej tej sytuacji. Wszyscy jesteśmy za starzy na to, żeby się dać ładować, że po prostu Putinowi odbiło nagle. Po pierwsze, oni wszyscy grają do jednej bramki. A po drugie, to o co tutaj chodzi? Dlaczego tak jest? No, media najeżdżają wyłącznie na Rosjan i nie mówią nic na przykład, że rodzina Bidenów straci miliardy na Ukrainie. Nie mówią nic o blokadzie budowy gazociągu rosyjskiego do Niemiec. Tak samo nie mówią o tym, że Ukraina to jest pralnia brudnej kasy dla Amerykanów. Prawda? A tu chodzi o coś znacznie więcej niż tylko o kawałek ziemi dla Putina i demilitaryzację Ukrainy. Ale oczywiście media pokazują to tak, że Putinowi totalnie odbiło, nagle, nagle facetowi odbiło i postanowił rozpętać trzecią wojnę światową. Kochani, nie oszukujmy się. Akurat kto jak kto, ale wy tak naiwni nie jesteście, tak samo jak i ja. My wiemy doskonale, że jesteśmy w procesie, w którym jesteśmy rozgrywani jak pionki. A Putin z Bidenem i prezydentem Chin grają w szachy. Tak jak widziałem w jakiejś tam relacji medialnej, jakieś dziecko. Dwudziestoparoletnie przestraszone w życiu, 16 kulek z karabinu wystrzelił, i on, jeden sam, broni most przed Rosjanami. Ogromny most. Takie oni to mają siły. A Putin z tym wojskiem, które ma pod granicą, mógłby zakończyć całą tą inwazję w 4 dni. A wysłał jedynie 30% tych sił zgromadzonych pod granicą. I w cztery dni mógłby zainstalować nowy rząd i olać całą tą sprawę, bo on powiedział, że nie będzie okupował tych terenów. Nie, tak jak Amerykanie, którzy zawsze okupują tereny, na które napadają. I Putin nie strzela do infrastruktury, yy, nie wiem, wodnej, energetycznej i tak dalej, tylko zostawia wszystko w nienaruszonym stanie i atakuje jedynie cele militarne. Bo robi to, co powiedział, że chce zdemilitaryzować Ukrainę. I to robi po prostu Zachód maluje to w zupełnie inny sposób no bo Zachód tego być może nie rozumie bo Amerykanie jak polecili do Iraku i jak polecili do Afganistanu pierwsze co zrobili to storpedowali wszystko nie patrzyli nawet czy to domy cywilne czy nie domy cywilne czy to elektrownia, czy to stodoła wszystko poszło z dymem i nikt nie demonizował Amerykanów nikt nic nie mówił że to faszyści, naziści, mordercy ludobójcy tylko oni wtedy uprawiali demokrację i im wolno, a innym nie wolno tego robić. Dlatego mówię, że ubolewam nad każdym konfliktem zbrojnym, który w ogóle ma miejsce. Sam fakt, że wyżynamy się jako ludzkość, jako społeczeństwo, świadczy jedynie o tym, jak niscy jesteśmy w swoim własnym rozwoju. Także moi kochani, nie bójcie się. Idzie nowe. Miałem nadzieję, że ten kryzys przed powstaniem nowego świata będzie trochę bardziej lajtowy, no ale prawo Marfiego jeśli coś się nie może nie udać, to na pewno się nie uda. Po prostu tak to wygląda. Musimy to przetrzeć. Musimy to przeczekać. Musimy to wytrzymać. W cierpliwości, zgodzie i miłości. Budując nowy świat, moi kochani. Bo to, co mamy do tej pory, postawione jako system, nie zda już nigdy więcej egzaminu tak naprawdę oblaliśmy każdą możliwą regułkę z ekonomii, jaką mogliśmy tylko wykorzystać w kategorii systemy społeczne. Wszystko zawiodło. Wszystko zawiodło. Przede wszystkim dlatego, że mamy durnych polityków, którzy nas reprezentują, a są tam ludźmi wziętymi po prostu praktycznie z ulicy, z układów, z kolesiostwa. Oni nic nie komają ci ludzie. Nic totalnie. Oni nie mają żadnej wiedzy na ten temat. Niestety tak to wygląda. Natomiast znajdziecie ukojenie w głębokiej medytacji, moi kochani. Tam, gdzie znajduje się wasze własne źródło. Tam odnajdziecie spokój. Pamiętajcie, że nie ma się czego bać. Ponieważ jako istoty żywe na tym świecie jesteśmy wieczni. Jesteśmy tutaj po to, by zdobywać doświadczenia, a nie po to, by się bać. Jesteśmy tu po to, żeby czerpać z życia pełnymi garściami. Przecież te wszystkie rzeczy są tutaj dla nas. Nie dla nikogo innego, tylko dla nas. Każdy powinien mieć to, Czego chcę. I tak też będzie. Nie bójcie się, moi kochani. Wszystko jest dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Słuchaliście audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha. Do następnego. Hej.